Jutro rano urodzę się po raz 75 lub 6. Jest to dobry moment, żeby zadać sobie pytanie o pewną kwintesencję tego w końcu nie tak bardzo krótkiego życia. Oczywiście w naszych czasach, gdzie żyją często osiągając ponad 100 lat. Jeśli o mnie chodzi, to 75 na razie mi wystarczy. Gdybym chciał szukać takiej kwintesencji, to szukałbym jej oczywiście także w sferze pojęciowej. Za chwilę do niej wrócę, ale przede wszystkim chciałbym wskazać na pewien symbol. Nie ja go odkryłem, ale towarzyszy mi on od dobrych kilkudziesięciu lat i do niego chcę nawiązać. Tym symbolem jest słynna w kręgach antropozoficznych rzeźba w drewnie, 16-metrowa, którą Rudolf Steiner stworzył i nazwał reprezentantem ludzkości. Rzeźba ta stoi w Getteanum, w Dorlach, w siedzibie Towarzystwa Antropozoficznego. Co przedstawia głównego reprezentanta ludzkości, Chrystusa? Antropozofia, jak wiadomo, jest szkołą ezoteryczną, chrystocentryczną, ale Chrystus nie jest tam sam. Jedną ręką strąca Lucyfera, drugą utrzymuje w dole w ziemi Arymana. Warto dla tych, którzy tego nie wiedzą, wspomnieć, że i Lucyfer, i Aryman to dwie spośród trzech, o trzeciej w tej chwili nie mówię, postaci demonicznych, które Steiner wyróżnił w historii ludzkości. Postaci demonicznych, które łączą się z gatunkiem ludzkim. W tym sensie można o nich także mówić, że należą do reprezentantów ludzkości. Słowo i o Lucyferze, i o Arymanie. Lucyfer jest bratem Jezusa. Chciałoby się powiedzieć, równe szanse, bo też był Synem Bożym. Równe szanse z Chrystusem. Ale o ile, jak powiada Steiner, Chrystus z chwilą, kiedy Bóg Ojciec przedstawił im swoją wizję świata, a można by tu wtrącić uwagę spoza filozoficznego kadru, że na przykład w teologii prawosławnej tym planem naszego kosmosu jest Sofia, mądrość Boża. Chrystus plan ten przyjął i włączył się aktywnie do niego, podczas gdy Lucyfer go odrzucił. Lucyfer jest tym, który ludzkość pragnie z ziemi jej losu na ziemi wyzwolić. Wyzwolić z tego oto świata zła i cierpienia i przenieść ludzkość, lub przynajmniej tych ludzi, którzy się na to godzą, czy tego chcą, do świata lub światów alternatywnych, istniejących w świecie astralnym, w których, jak powiada Steiner, ludzie staliby się marionetkami dobra. Nie mieliby wyboru między dobrem a złem. W związku z tym Lucyfer jest patronem dużej części sztuki, wszelkiej iluzji artystycznej. No ale na niższym poziomie także narkomanii. Jest także na wysokim poziomie patronem wielu szkół mistycznych, które pragną człowieka wyzwolić z tego oto świata. Jego przeciwieństwem jest Aryman, który jest potężniejszą formą zła od Lucyfera. Aryman ni mniej, ni więcej, tylko pragnie uczynić z człowieka syntezę zwierzęcia i maszyny. To jest patron nauki, techniki, oczywiście także w dużej mierze polityki, terroru, okrucieństwa. Człowiek idzie drogą środkową, lub przynajmniej iść powinien, zmierzając do Chrystusa
i będąc przezeń prowadzonym, porusza się między pokusą Lucyfera, czyli pewnego chaosu, a pokusą Arymana, czyli skostnienia. Na właściwej drodze powinien szukać i znajdywać syntezę stabilności i dynamiki. Wiemy, jak bardzo jest to trudne. Ale w tym obrazie Chrystusa między dwoma istotami demonicznymi widnieje także czwarta postać. Otóż jest to ni mniej, ni więcej tylko aniołek typu Putto. Steiner zapytany, cóż on tu robi, kimże on jest, odpowiedział, to jest Welthumor. To jest humor kosmiczny. Ten, który jest patronem widzenia nawet w najbardziej poważnych i zgoła tragicznych, a w każdym razie dramatycznych wydarzeniach, rzeczach, zjawiskach, ich zabawnej, komicznej strony. Wiemy, że przecież Steiner wielokrotnie nawiązywał do schillerowskiej koncepcji gry i zabawy jako czynnika łączącego naszą pojęciowość, naszą popędowością, a jednocześnie łagodzącego skrajności obu tych ekstremalnych form. Otóż Welthumor, humor kosmiczny, przelatuje sobie tu nad tą naszą Ziemią, na której dzieje się ta wielka walka, agon Chrystusa i dwóch istot demonicznych i przygląda się z jakim rozbawieniem temu skądinąd dla nas z całą pewnością dramatycznemu i niesłychanie poważnemu wydarzeniu czy procesowi. Otóż wielokrotnie zadawałem sobie od pewnego momentu przynajmniej pytanie, jakbym ja osobiście, o mnie to mowa przecież, sytuował się w ramach tej dramatycznej walki i całego kontekstu przedstawionego w tej rzeźbie Steinera. Otóż niewątpliwie moja lojalność lokuje się po stronie Chrystusa. Ale, wyznajmy to publicznie, budzi we mnie często ogromne sympatie w postaci Lucyfera. W obliczu tej ilości zła i cierpienia, jaki poddana jest ludzkość, często przychodzi mi, na moje usprawiedliwienie, nie tylko mnie jednemu, myśl o wyzwoleniu w trochę orientalnym sensie, uwolnieniu się z tego oto świata. Prywatnie, to już uwaga jakby na marginesie, od dobrych 8 lat kreuję, jeśli można tak powiedzieć, taki własny świat alternatywny, o zupełnie innym, odmiennym charakterze niż ten, w którym żyjemy, który być może, jak niektórzy podejrzewają, rzeczywiście jest kreowany z potrzeb Lucyfera. Postać Arymana jest mi głęboko obca. Jest to dla mnie symbol wszystkich negatywnych, okrutnych i głupich zarazem cech naszego kosmosu. Ale, żeby wyjść poza te ograniczenia surowości i powagi. Równie często jest mi bliski humor kosmiczny. To znaczy umiejętność, jakkolwiek czasami zawodna, przyjrzenia się temu dramatowi, w którym żyjemy, także od jego zabawnej strony, czasami przypominającej grę. Bo być może jest tak, że cały kosmos dla świata bogów jest ni mniej, ni więcej tylko rodzajem sceny, na której rozgrywają swoje dramaty, może tragedie, ale także komedie. Bo być może w naszym dramacie ziemskim widzą oni wszystko naraz. Zarówno ten niesłychanie poważny aspekt tragedii, jak i poważny, ale już mniej poważny dramatu,
czy wreszcie zupełnie niepoważny, jakim jest aspekt komedion. No, nie bez racji przecież Dante napisał wspaniały utwór pod tytułem Boska Komedia. A już na zakończenie tego wywodu na tle rzeźby Steinera w odniesieniu do siebie samego mogę tylko przypomnieć takie oto żydowskie powiedzenie. Kiedy już jest tak źle, że gorzej być nie może, to ja się już tylko śmieję. Podejmuję próbę dialogu z losem. Okoliczność mojego 75-lecia przynajmniej częściowo mnie usprawiedliwia. Wielokrotnie w ciągu życia, czy kilkudziesięciu ostatnich lat, taką próbę podejmowałem. Już to za pomocą tarota, różnego rodzaju zresztą. Dzisiaj będzie to tarot delficki pani Liz Green. A z reguły, ponieważ technicznie jest to prostsze, jeszcze raz e-mailu duchowego, posługuję się i chingiem. Ale dzisiaj jest dobry moment, żeby zasięgnąć porady mojego wyższego ja poprzez karty tarota delfickiego. Najpierw oczywiście musimy karty potasować. Generalnie rzecz biorąc, w tej chwili tyle tylko mogę powiedzieć, że o dziwo, mimo mojego zaawansowanego w końcu wieku, otwiera się jak gdyby szereg nowych perspektyw. To mnie może najbardziej tu uderzyło. Oczywiście to, że otoczenie może widzieć mnie już jako stojącego nad grobem, a nawet już lekko się tam osuwającego, to jest normalne i jak gdyby nie jest to powód do zmartwienia. Natomiast inne wątki, które się tu pojawiły, mówią o pewnym zakończeniu jakiegoś cyklu, ale też i pewnej otwartości na nowy cykl. Ponieważ na przykład ta karta związana ze śmiercią, także, ale nie tylko, inne karty wyraźnie mówią o zakończeniu jakiegoś etapu, ale możliwości wkroczenia w nowy etap rozwojowy, to na to trzeba spojrzeć jak gdyby kreatywnie, znaczy powiedzieć sobie tak, albo jeszcze będę miał pewną ilość życia, która pozwoli mi na przykład napisanie jakichś rzeczy, przykładowo. Ja mam pewne plany, zresztą przynajmniej dwa. Jest też możliwość, że znajdę taką sytuację, w której będę mógł przemedytować w skali rocznej pewien cykl medytacyjny, na którym mi bardzo zależy. Więc taka szansa też istnieje. Ale nawet gdyby okazało się, że tarot mówi tu o nie o jakimś kolejnym etapie za życia, tylko mówi o życiu po życiu, to oczywiście to też nie jest powód do zmartwienia, przeciwnie, jest chyba tylko dobrą racją do tego, żeby z niezwykłą ciekawością i z owym poczuciem humoru, taki jakie prezentuje Welthumor w rzeźbie Steinera,
przystąpić do tego kolejnego etapu już poza pewną granicą, której tak niepotrzebnie wszyscy się lękamy.